Jako że samcza natura każe mi choćby w minimalnym stopniu, wręcz na granicach podświadomości, szukać partnerki, to znaczy samicy, czasami przeglądam profile randkowe i czytam z ciekawości, co tam teraz fajnego jest na ryneczku Amora. Nie osądzam, nie szkaluję, nie bawię się w inne incelowe zabawy, po prostu przeglądam profile i marzę o sytuacji, że któraś z tych dziewcząt kiedyś napisze do mnie coś innego niż tylko lodowate "nie jestem zainteresowana". Mam jednak jedno, jedyne kryterium, które spełnić musi taka nawet teoretyczna wybranka. Jaka by nie była, jakich by wad nie miała i przywar umysłowych, w żadnym wypadku nigdy nie zwiąże się z koniarą. Nie kojarzycie koniar? Ach, no to już tłumaczę. Koniara to taki typ dziewczyny, która może z pozoru wydawać się absolutnie normalna. Ba, blisko i nawet do jakiejś formy ideału. Grzeczne, ułożone, miłe, ciepłe, przyjacielskie, takie dziewczyny z pasją, energiczne. Dopóki nie zapytasz o hobby albo, uchowaj Boże, o ulubione zwierzę. Bo wtedy w ich oczach zapalają się dziwne iskierki, jakieś płomyki skaczą po synapsach rozpalone na grillu duszy. Nagle okazuje się, że one te konie po prostu uwielbiają i kochają całym swoim sercem i jakby mogły, to nie tylko sercem, ale o tym później. Część z tych dziewczyn nawet na tych koniach nie jeździ. Są i takie, co prawdziwego konia na oczy nie widziały, bo nie miały gdzie. Ale z pasją, od najmłodszych lat zbierają z nimi kolorowe karteczki, oglądają bajki o dzikich mustangach, co się wożą po amerykańskich preriach z powiewem wolności w grzywach. Oczywiście rysują też konie w swoich szkicownikach, czytają o koniach ciekawostki, mają swoją ulubioną rasę konia i ogólnie marzą o tym, żeby na takim koniu jeździć i jeździć i jeździć, bo tylko wtedy będą wolne i szczęśliwe. O ile niewidomemu przydaje się pies przewodnik, tak tym dziewczynom konie też mają dawać spełnienie w sercu. Jak się człowiek zapyta, czemu tak jest, czemu ten koń właśnie, a nie kurwa dajmy na to żółw lądowy, to zawsze sypią się podobne argumenty. Jakie to jest piękne, majestatyczne zwierzę. Bo one kochają lepiej i mocniej niż człowiek, tylko musisz nauczyć się z nimi rozmawiać. Zimbaita, Jabusame, mówi ci to coś? Bo to są najwspanialsze istoty na świecie. Jeśli choć raz jeździłeś, to zrozumiesz. Bo jak czujesz w dłoniach jego grzywę i w nozdrzach jego zapach, a między nogami jego mięśnie, to czujesz, że żyjesz. Nikt nikomu nie zabrania oczywiście wydawać kupy hajsu, żeby potem jebać jak żul, który zasnął w sianie. Bo jakby spoko, rozumiem, to pasja, sport nawet, zwierzęta też bardzo lubię, ale zawsze w koniarach jestem pierwiastek dziwnego fanatyzmu. Jakby ta ich fascynacja poszła ciut za daleko i o ten jeden mały kroczek przekroczyły granicę normalnego zainteresowania się tematem. Na koniarskich forach nie brakuje naprawdę dziwnych czy wręcz niepokojących wpisów dziewcząt, które zdają się w koniach dostrzegać jeszcze pierwiastek seksualny. Że ciary, żenady i wstydu, cringe'u znaczy się, są obecne podczas czytania, to mało. To jest po prostu kurwa chore i dziwnie niesmaczne, jak człowiek sobie zacznie kminić, jakimi podtekstami podszyte są wypowiedzi tych dziewcząt. 19 cm? Wierz mi, widziałam większe. O, chyba dobrze pojeździłam. Faceci zamyślam, że kobieta taka delikatna z porcelany, a to musi być takie fajne, jak taki rumak bierze, bez pytania. Niektóre dziewczyny wolą siedzieć na pralce, a ja na koniu. Kwestia gustu. Nic mnie tak nie nakręca, jak zapach przepoconej końskiej derki. Normalnie mogę kisiel łyżką wyciągać. Zbieram kasę na profesjonalną sesję z fotografem. Ach, to oczywiście. No i bez siodła. Wiecie, w Norwegii jest kobieta, która nauczyła się biegać jak koń, wygooglujcie sobie. I powiedzcie mi potem, że fascynacja tymi zwierzętami jest taka sama jak w przypadku kociarzy czy psiarzy. No raczej nie. Chyba też nie bez powodu nazwa koniara ma żeńską formę. One same mówią, że mężczyźni są zbyt leniwi na konie. Historia człowieka może temu lekko przeczyć, ale kto się będzie kłócił z koniarą, skoro może w tym czasie robić dosłownie wszystko inne. Żeby tego było mało, to koniary, jak na hermetyczne środowisko przystało, mają oczywiście swoje końskie żarciki, od których wypierdala żenuncjometr i to tak, że macie gwarantowaną wizytę z elektrowni. Ile nóg ma koń? 8.
dwie przednie, dwie tylnie, dwie lewe i dwie prawe. Jaka jest różnica między koniem a koniakiem? Taka sama jak między rubem a rubakiem. Faceci często mówią, że umawiają się z koniarami tylko z jednego powodu. Są świetne w łóżku i mają super wyćwiczone tyłki. Oczywiście nigdy nie było dane mi tego sprawdzić, bo ze mnie bardziej baran niż ogier, ale zostaje wierzyć na słowo opowieściom samców alfa i memom z internetu. A z drugiej strony, co mi do tego, co sobie te miłe dziewczęta robią w wolnym czasie? W sumie lepsze to, niż siedzieć przed komputerem całe dnie i nagrywać jakieś bzdurne filmiki dla dzieci o Gwiezdnych Wojnach czy innych pierdoletach. Faceci też godzinami z tą samą dziwną iskierką w oczach potrafią gadać o samochodach i nikt nie nazywa ich samochodziarzami. No, chyba że mowa o sabiarzach, ale to już temat na kiedy indziej. Także moi drodzy, uważajcie na koniary i miłego piątku. Jedzie chłop z wozem węgla, wjeżdża do wsi, krzyczy: ludzie, ludzie, wiozę węgiel! A koń się odwraca: ta, ty wieziesz. No, no bo to koń wiózł, to jego praca, nie? Koń wiezie, a nie...